O tym, że Zbigniew zasługuje na miłość, najlepiej wiedzą jego dzieci, które zgłosiły ojca do programu. Zbigniew jest wdowcem, któremu podobno niczego nie brakuje. Sam rozbudował gospodarstwo, interesuje się pszczelarstwem i łowiectwem. Czy w programie znajdzie swoją przyszłą partnerkę? Jestem z zamiłowania rolnikiem, z wykształcenia leśnikiem. Na swoich gruntach to uprawiam głównie pszenicę, rzepak ozimy. Cześć! Witam. Marta. Zbigniew. O, to lubię. Tata jest na pewno pracowity, uczynny, stara się pomagać ludziom. Przecież ty masz 100 hektarów. No tak. Zboża, ule. Mnóstwo tego. I dodatkowo jeszcze poluję trochę, co tak. No, no, jestem. Człowiek pełen orkiestra. Energii i tak dalej. Jest zaradny, jest bardzo pracowity. Jak przychodzi z pracy, od razu idzie do drugiej pracy. Coś chce robić w gospodarstwie. No w miejscu na pewno nie posiedzi. No chyba, że miałby z kim siedzieć, to by wtedy siedział. Daszek. On jest pusty, ale nie. Pszczół nie ma, tu są ramki. To warszawski poszerzany ul, sam robiłem. Warszawski poszerzany, tak się nazywa. O rany. To kombaj do zbioru zbóż i rzepaku. Tacie brakuje najbardziej wspólnych rozmów i spędzania czasu razem po pracy. Brakuje mu miłości, brakuje mu kobiety, nawet żeby z kimś posiedzieć, wypić herbatę. Jak my wyjeżdżamy, zostaje całkiem sam. No jestem wdowcem. Piąty rok już, jak mnie zmarła żona. I tak. Ej, odejście przyszło nagle, czy miałeś czas? To było tak nagle. Nic nie wskazywało, badania przecież robiła, ale okazało się, że to co najgorsze, nowotwór. 8 miesięcy walczyła z tym. Nie myślałem, że odejdzie ona też, ale podtrzymywała jeszcze nas tutaj na duchu. Musiała być bardzo silna kobieta. Bardzo silna osoba była. Ja tak nie mogłem, nie wiem. Chociaż mężczyzna jestem, ale trudniej jakoś to jest i znieść. Tata przeżył odejście mamy, tak jak każdy z naszej rodziny. Myślę, że ona tam nade mną czuwa i z góry spogląda. Jak miała odejść, to mówiła, poszukaj sobie jakiejś wybranej osoby. Wiedziała, że będzie ciężko bez. Chciałbym tak znaleźć jakąś taką osobę bliższą, która by mnie tam pokochała. Ja ją. No i byśmy tak założyli znowu może wspaniałą rodzinę. Taka miłość, wyrozumiałość. Takie ciepło. No i takiej osoby będę chciał, żeby była. No, prawdomówność, szczerość. A ja się na pewno odzajemnię. Widać, że brakuje mu tej drugiej osoby. Wieczory spędza przed telewizorem albo w telefonie. I naprawdę wieczorem brakuje mu tej drugiej osoby. A co ona mogłaby tu robić? No, żeby tak się zajęła troszeczkę tak domem, bo mnie to tak nie bardzo mnie to tam idzie zgrabnie z tym. No dobrze, no chciałbym, żeby ta pani była zadbana, elegancka, no lubiała wieś, żeby była szczera, żeby dbała o mnie. No ja bym przy niej się czuł młodszy, no bardziej bym może zadbałaby o mnie, bym był piękniejszy. No. Można się zakochać no, w każdym wieku, no w takim chyba wydaje mi się, jak ja jestem. Szanowne panie, jeżeli tam mnie ufacie, to proszę, piszcie do mnie. Nic nie stracicie, tylko zyskacie. Zbigniew przeżył w życiu trudne chwile. Jeśli poruszył twoje serce, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Zbigniew.